W 2015 roku byłem na takim evencie z okazji 70. urodzin Ediego Merckxa. Każdy otrzymał taką gazetę. Dobry pomysł, w której opisali jego historię, zamieścili fajne zdjęcia, no i wydrukowali jego 525 zwycięstw. Przywiozłem tą gazetę do Ryszarda, pokazałem mu, mówię, no, ty masz 70 w przyszłym roku, to może takie coś byśmy zrobili. Ale skąd wziąć teraz te wszystkie twoje zwycięstwa? A Rysiek mówi, nie ma problemu. Ja to wszystko zapisałem w zeszytach. W jakich zeszytach? A on to zapisał w szkolnych zeszytach. Od pierwszego wyścigu do ostatniego i zapisywał tylko pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Poprosiłem go o te zeszyty. Zacząłem to przepisywać w Excelu. Robotą podzieliłem się z Iwoną Szurkowską. Często do Ryszarda dzwoniłem, ponieważ nie mogłem odczytać nazwy miejscowości we Francji czy we Włoszech. Odpowiedź była odwrotna i zawsze jeszcze do tego komentarz, że przed nim ktoś jechał, że za nim ktoś jechał, a coś się tam wydarzyło. No nie bywała pamięć. W każdym razie zestawiliśmy to wszystko w Excelu, podsumowaliśmy. No i wyszło, że Ryszard Szurkowski stawał na podium prawie 800 razy. Z tego blisko 500 na najwyższym pudle. Reszta to drugie i trzecie miejsca. Były lata, że Ryszard jeździł po 100 wyścigów, z tego połowę wygrywał, a ta druga połowa to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No pokażcie mi takiego kolarza. Gdyby w tamtych czasach Ryszard jeździł w teamach zawodowych, byłby wielkim zagrożeniem dla czołówki kolarzy europejskich, w tym dla Ediego Merckxa.